take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Czermy jakiegoś pogobansa, nie umiem tego robić. Albo umiem? Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem Edek 3% zniżki. Witam was serdecznie w teście kolejnego samochodu z Rocket League. Dzisiaj jest to Pontiac Fiero, dostępny w sklepie bodajże do 30 czerwca, więc macie jeszcze czas na zakup. Bez przedłużania zagramy pierwszy mecz freestyle'owy, potem zobaczymy sobie hitboxy i rankę dziki na koniec. Okej, Barracuda Fenemi, zobaczymy jak pójdzie. Widzę, że ma chyba ten podpis pod profilem, no tam przy niku z szybkich i wściekłych. Dobra. Próbujemy coś zrobić, no nie było to za dobre. Tak też z rzeczy, które mnie na pewno ciekawią, to jak bardzo zakłamana jest to taka rakieta na dachu pod względem hitboxa, po prostu jak wygląda hitbox tego samochodu realnie. Wiem, że jest to hybryda tak samo jak Nissan, ale nie mogę sobie wyobrazić jak to tutaj odzwierciedla. Okej, resecik. Masti pod poprzeczkę, no nie wiem czy to można nazwać Mastim, ale przynajmniej jest gol. On tu jest, ale może go liczyłem, że miniemy i zrobimy pincha, natomiast to się nie uda. Więc zróbmy Mastiego, który będzie znowu jakiś taki wyjątkowo niezbyt soczysty. A może teraz coś lepszego wyjdzie. Chociaż już widzę, że za bardzo się nie uda i tak prawdę mówiąc pierwsze wrażenia z tego samochodu no nie jest tak fajne jak chociażby Nissan, który ma ten sam hitbox. Jest tutaj prawdopodobnie większe zakłamanie. Nie wiem dokładnie w jaki sposób, ale no coś mi tutaj nie gra. Na pewno trzeba przyznać, że do Rocketa pasuje Pontiac, ponieważ ma taką odrzutową rakietę na bagażniku, w miejscu bagażnika, nie wiem w sumie jak to można nazwać, na dachu. I to na pewno do Rocketa pasuje, jest mega... O! Dobra, ground pinch. Znowu taki przeciętny, ale niech już będzie. Ale tak, w skrócie jest to bardzo fajne kolekcjonerskie autko. O, 131, to nawet szybciej niż myślałem wpadła piłka. Natomiast też mega rozprasza ten boost wydobywający się z... Nawet nie wiem jak to nazywać. Silnik odrzutowy, rakieta... No dobra, rakieta to jest chyba najgłupsza nazwa możliwa. Ale silnik odrzutowy to zbyt długa nazwa, więc... Nie będę może o tym mówił. I przypadkowa bramka, nawet nie chciałem tego już strzelać, ale on nie chciał tego bronić zapewne. Okej. Nie strzelę z tego dobrego Mastiego, więc sobie zagram do ziemi i jeszcze nie zrobiłem Kuksir Pincha, no właśnie. Stały schemat odcinka, musi być zaraz wykonany. Za mocno wypuściłem piłę, chociaż... Kuksir jest, czy wejdzie? Nie, nie wejdzie. Okej. Nie mam boosta niestety, nic z tym nie zrobię. Ostatnia próba pincha. No i jakoś nie siedzi mi tym autem. Albo też po prostu nie siedzi mi dzisiaj. No w sumie nie grałem. Jest też mega giga ciepło. 34 stopnie dzisiaj były, pełne słońce. Masakra, nie da się usiedzieć. No to chyba już taki ostatni ciepły dzień. Okej, na zakończenie strzelmy jakiegoś pogobansa. Nie umiem tego robić. Albo umiem? No nie, no co za kasztan, w ogóle mnie wywalił. Nigdy nie strzeliłem takiej bramki, żeby pogoban sobie potem podryblować. Tutaj stwierdziłem, że spróbuję jolo. I wyszłoby... Ale ten ziobek poleciał na bumpa. No co za menda! Co za Barracuda menda! Niesamowite. Nigdy mi to nie wyszło. Nigdy tego nie próbowałem na meczu casualowym. Jedynie tam pamiętam, że kiedyś na pojedynku z mistrzem kompilacji widzów ktoś mnie chciał uczyć. Kasper, pozdrawiam, ale nie wychodziło to najlepiej. Okej, co do hitboxa, to jak widzimy ten silnik odrzutowy został generalnie wzięty pod uwagę, tam troszeczkę wystaje, ale zasadniczo no z przodu też troszeczkę samochód wystaje, z tyłu też mam wrażenie, że więcej niż w przypadku takiego Nissana. No nie jest to idealnie odzwierciedlone, ale powiedzmy, że nie tego oczekiwaliśmy po tym samochodzie. Aha, jeszcze nie wiem czy mówiłem, ale jest to identyczny właśnie hitbox jak Nissan, czyli hybryda. No i co, pora zagrać jakieś rankedy, najpierw sobie pyknę rankedy 1v1, potem 2 na 2, będzie oficjalny werdykt. Dobra, znalazłem naszego przeciwnika, jest to Pedro Pia Piedra, brzmi jak Hiszpan, chociaż może to nie być Hiszpan. Strasznie ciekawy nick swoją drogą. Okej. Dobra, piłka przeleciała, no źle skoczyłem do bloka. O, wznowienie wygrane. Zasadniczo nie wiem czy sobie wróżę dobry rezultat tym samochodem, ale no zobaczymy, może nas zaskoczy. No, fake kickoff działa nawet tym samochodem, także jest gituwa. Teraz tylko... Co on zrobił? Jakoś to trzeba wykończyć na pełnej. Demo go, nie da rady. Przybitka, on zagra do boku, zniszczmy go znowu. Nie, znowu nie da rady. Nie, no i samobój, jak to się odbiło. Jakim cudem w ogóle on mnie kopnął tak, że kopnąłem tę piłkę w naszą bramę. I wznowienie, kolejne wygrane. Albo on ma bardzo słabe kick-offy, albo to auto jest niesamowite. Chyba to pierwsze. A, kopnę se. Znowu se kopnę. Proszę, dobra, już myślałem, że że tego nie wykończę, ponieważ nie miałem przyspieszenia, ale się udało. Dobra, zgarniamy boosta. Wyprzejdźmy go. Uderzmy na bramę, 4-2 dla nas, także no na razie Pontiac, czy tam Pontiac, dobrze mówię. Zaskakuje, zaskakuje. Najlepsze auto w grze. W ogóle te takie światła z przodu przypominają mi trochę chyba Mazdę jakąś. Nie pamiętam jaki to jest model, czy RX-7, czy coś takiego, ale jakaś Mazda... Tak mi się wydaje, że to była Mazda, ale że ma właśnie takie światła, tylko że u niej w trakcie jazdy reflektory się wysuwają. Albo to nie jest Mazda? Dobra, generalnie wiecie o jakim samochodzie mówię. Jak stoi, to właśnie to wygląda w ten sposób, a jak jedzie, to reflektory się podnoszą do góry. Tutaj to by też było kozackie, jakby na przykład w trakcie jazdy reflektory się odpalały. I no i tracimy gola, bo się zagadałem, nie skoczyłem do challenge'u, jestem słaby. No kopnę w ten sposób, może się wyleje. Zdemuję. Dobra, zdemowałem. I mamy opena. Dobra, 6-3. Niszczymy go, jazda z nim. Wyszedł! Dobra, ja to sobie zaliczę, Upokorzyliśmy go, to jest auto, które ma specjalne zdolności, tiltuje przeciwników, mi to wystarczy. Jestem zadowolony. Teraz nie wiem, czy lepiej zagrać rankę D2 czy trójki, co będzie was bardziej interesowało, ale obstawiam, że dwójki są takie lepsze do testowania samochodu. No i plus mamy tam Grand Championa 3, czyli nieco wyższą rankę niż na trisach. No i dobra, ostatnie spotkanie w odcinku, chyba że Wikiego zaraz nie wczyta. Mamy w teamie jakiegoś streamera, okej, wczytało konsolowca z Enemy, także zobaczymy, czy będzie kolejna wygrana tym oto ciekawym samochodem, a la Mazdą. Dobra, to totalnie pewnie nie była Mazda i pewnie totalnie ci, co się znają na samochodach, mają ból tyłka, że w ogóle to nazywam Mazdą, ale trudno. Okej. Czy oni się bumpnęli? Dokładnie, mamy opena. Okej, ale się wywalili w kosmos. Zobaczcie tutaj na replayu, jeden w drugiego wjechał. Ciekawe, czy są po prostu po poprzedniej gierce skłóceni, czy taki tuchet poleciał. No i też tutaj teammate się zaciekawi moim samochodem. Pyta, czy to jest z powrotu do przeszłości. Ale okej, zaraz mu odpiszę. Okej, no, Bruza nie odegramy niestety z bumpami. Nie jesteśmy na tyle mocni. Chociaż Bruz też zawsze krytykuje wszystkie auta, co nie są Fanckiem i Octane'em, więc powiedzmy, że to była symulacja tego. Oj, tracimy gola, ja zapomniałem tego skomentować, by się skupiłem na pytania. No, czyli on miał to auto na myśli, dobra, to nie zrozumiałem się. Nie trafisz? Dobra, trafił, ale na szczęście czuwałem, spodziewałem się, że... trafi. Nie mam boosta. Natomiast oni tego nie wiedzą. I no nie, wlazł do naszej bramy. Najgorzej. Dobra. To się może zaraz udać. On wyleci jak pajac zmarnować boosta. I walimy w bramę. Bez opamiętania. On to nam podał. Ale zdążą się wrócić stety, niestety. No, chciałem jeszcze na demo pojechać. A, mogłem to walnąć. Mogła być z tego bramka, ale nie wyszło. Przybijamy się. Nie pykendo, jeszcze dobrze, że on to zblokował, bo chyba leciał w naszą bramę. Podasz? Jak debil poleciałem. Ale może nie będzie z tego gola? On coś pisze, że jakiś ten typek z Enemy jest toksyczny, aczkolwiek ja zawsze mam wyłączony czat do Enemy, więc tego nie widzę, ale wierzę na słowo. Znowu moja wina. Strasznie szybko się ziemek poddaje swoją drogą. Dobra, to się poddajemy, nie będziemy go męczyli. Mecz dwójkowy nie poszedł po naszej myśli. Ale no nie mogło być za kolorowo, graliśmy Pontiaciem. Oczywiście pewnie chcecie tutaj jakieś słowa podsumowania. No więc tak, zasadniczo, jeżeli chcecie go kupić, żeby sobie pykać rankę dziki, stricte, no żeby grać fajnym autem, którym się dobrze gra w gierce, to nie mogę go za bardzo polecić. Z tych świeżo testowanych aut to na pewno zarówno Nissan, jak i Dodge Charger będą lepsze w grze. Natomiast jest to na pewno unikalny samochód, no nie ma drugiego, który ma taką rakietę z tyłu, który jest tak bardzo uniwersalny, że tak to ujmę. 1000 kredytów zawsze lepiej niż 2000. Jak komuś się podoba zarówno Dodge, jak i Nissan, to dopłacenie 400 kredytów i posiadanie tego czegoś nie jest taką złą opcją, no. Aczkolwiek na pewno powiem, że ja tym nie będę pykał. To znaczy na pewno, no. Jak będzie jakiś request na streamie, żebym zagrał tym samochodem, no to pyknę, ale na co dzień sobie sam nie będę na pewno go wybierał. Więc taka tutaj, no, recenzja, jaką mogłem zapadać od samego siebie. Oczywiście zachęcam na zakończenie do zostawienia subskrypcji, jeżeli wam się podobają filmy, no i tam już nie będę może przedłużał, dlatego elo elo.